Dzisiejszy wyjazd sponsorują góry. Jestem w Dębowcu na parkingu, bardzo ładnym zresztą. W Dębowcu koło Pokrzywnej. Uważam, że świetne miejsce na parking, w ogóle pełna kulturka, bo są nawet toje. I to kurde w jakim stanie, panie. Patrz kurde jaka czyściuska. Patrz jak czysto, kurde. Specjalnie pod mój przyjazd. Nawet papier jest. Jest idealnie. Jest pięknie, bo jest w cieniu. Mamy czas mniej więcej do 12. Jak Google zapowiada, bo później mają przyjść opady. Tu jest mapka, z której i tak nie będziemy korzystać, bo trasy mniej więcej znamy. Jedziemy na kopę oczywiście, na biskupią kopę. Zobaczymy jak tam wygląda, na pewno jest mokro po opadach ostatnich. Rower trzeba wypakować. Ojku, czeka mnie składanie puzli. No nic, takie uroki kurczę. Małego auta. Dobra. No to zabieramy się do roboty. Do jutra. I tak pół godziny później, rower gotowy. Ja gotowy. No to lecimy. Zobaczymy co się nam uda pojeździć w tych górach. No widoki tutaj nie ma, bo są drzewa, ale zaraz będą lepsze. Wyjeżdżamy z parkingu. I najpierw na szoskę. A potem do lasu. Jeszcze sobie zdałem sprawę, że klocków nie mam. Nie ma jak to pojechać w góry i zdać sobie sprawę, że klocki są do wymiany. Klocki hamulcowe. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą o czym mówię. No, to do później. Na razie pogoda piękna. Praktycznie zero chmur na niebie. No ale ma się to zmienić w ciągu dnia. Oby udało się jak najwięcej pojeździć. Zaraz wjeżdżamy do lasu, bo tutaj nuda na szosie. Dobra, wjeżdżamy do lasu. Będziemy jechać tylko po szlakach. No ja tutaj akurat wszystkiego dobrze nie znam. Już nie ma co błądzić. A chcemy zdążyć przed burzą. Więc na razie delikatnie pod górę. Ale jest strasznie gorąco. Jest bardzo gorąco. I coś mi tam biega w lesie. Zaraz będą zwierzątka na kamerze. Na razie widać, większość trasy jest przyspięta. Ale zdarzają się strumyki, więc no, suchy z tej trasy nie wyjdę, ani nie wyjadę. Tak sobie właśnie myślę. Właśnie wjechałem na czerwony szlak i tutaj raczej będą odcinki do podchodzenia, ale zobaczymy. A nie, czekaj. Tutaj to ja daleko nie zajadę. O panie, jaki tunel. Korzenie. O dobra, udało się. No ale jakby na to nie patrzeć, tych korzeni coraz mniej nie będzie.
Zaraz dołączą do nich kamienie. Dobra. Jedyneczka. O, tak, tak, tak. Aj, drzewo. No jedziemy dalej, ale nie jest łatwo, bo jest błoto. Nawet opona w szerokości 2-4 się ślizga. A z przodu mam sębatkę 30, owalną, z tyłu 50. No idziemy, idziemy. Tętno 163, trochę za wysokie jak dla mnie. To miała być wycieczka, ale na takim podjeździe spokojnie ciężko jest jechać. No nic, jedziemy dalej. No tak jak mówiłem, czerwony szlak nie jest przeznaczony dla rowerów. Nie jest najłatwiejszy, jest najtrudniejszy, nawet dla pieszych. Musiałem zejść na chwilę, bo się poślizgnąłem. Ale jakoś się dało. Pierwszy szczyt zaliczony. Jest to Szyndzielowa Kopa. O, widać. Szyndzielowa Kopa. Jedziemy dalej. Teraz będzie trochę zjazdu. To trochę odpocznę. Gdzie niegdzie tętno dochodziło do 170, a to już jest prawie moje maksymalne. Więc... no kurczę, ciężko jest zluzować w takich górach na podjazdach. Ale opony 2-4 bardzo dobrze się zapisują na czymś takim. O panie, o kurwa, nic nie widzę. Trochę krzaków. Trochę zarosło to po ostatnim razie. Czyli jakiś rok temu. Rok temu tu byłem na piechotach. Ciasno. Kurna. Więc jestem tu tak naprawdę na rowerze pierwszy raz chyba od x lat, nie wiem, 5, 10, nawet nie pamiętam. O, troski jeszcze łapią. O, i to był zjazd. I teraz nas czeka kolejny podjazd. Także ho, ho, aśmy się nazjeżdżali. No nic, jedziemy dalej. No dobra, ćwiczymy technikę. Technikę podjeżdżania. O kurde, znowu ślisko. Jeszcze bardziej może po tym miękkim, nie po twardym, mokrym. O kurde. O kurde. Jeszcze jadę. Jeszcze jadę. O dobra, jadę. Jakby kto pytał, to z tyłu mam szwable rakiet. Nie, racing run. Ale już lekko zjeżdżono. Wolna kadencja, kontrolnie. No nie, jest trochę za mocno pod górę. No właśnie, tak to się kończy. Poślizgnąłem się na kamieniu i dupa. I leżę.
No dobra, kolejny szczyt i trochę zjazdu. Widać? Chyba nie. Czekaj. Zamkowa Góra. O! Trochę kamieni. Teraz będzie po drodze. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Pewnie nie zaciekanie. Jak na Mazowskie, na Mazowieckiego Górala przystało. Nie. Chociaż z drugiej strony, no teraz to się zatrzymałem, to ruszyć będzie ciężko. Jechać, nie jechać, kurde. No właśnie. Nie jechać. Wdepnij się, zobacz. Oj, żeby ta opona wytrzymała. Kurna. Ale było strasznie. Wiem, pewnie z was większość, znaczy może nie większość, ale niektórzy z was pewnie sobie myślą, co za leść. No ale jak się jest raz w roku w górach, na szlakach, się, których się nie zna tak naprawdę, nie podjeżdża na rowerze. No to tak jest. No nic, idziemy dalej. Tak, zbliżamy się do do celu tak naprawdę, do Biskupiej Kopy. Natomiast po lewej jest jeszcze Srebrna Kopa, którą będziemy jechać z powrotem, ponieważ tam jest fajny podjazd i również jeszcze lepszy zjazd. Jak widać, wyjechaliśmy z lasu, jednak parę dobrych lat temu, za panowania pewnego ministra środowiska, był tu jeszcze las, ale władza się zmieniła i nagle kornik las zaatakował, więc trzeba było go wyciąć. I tak w tym momencie, tak jak kiedyś jechaliśmy w lesie, tak jedziemy teraz na otwartej przestrzeni. Czy dobrze, czy źle? Ciężko mi się wypowiedzieć, ale ja jednak wolałbym jechać w lesie. No. To tak tylko się chciałem z wami podzielić swoim zdaniem. To na razie. Właśnie mnie minął kolejny biegacz. Już chyba trzeci czy czwarty. Ale jeszcze ani jeden rowerzysta. No ciekawe. Uważam, że ta góra jest w opolskim. Znaczy uważam. W opolskim jest to najwyższy szczyt. Więc miejsce, wydaje mi się, powinno być oblegane przez rowerzystów, ale jest sobota, 10:30. I jestem na razie sam. Może później kogoś spotkam. Trochę podziwiania widoków. Zaraz będziemy na szczycie Biskupiej Kopy. Tam jest Srebrna Kopa. Tamtędy będziemy wracać.
Tutaj jest widok na Polanę. Tu mamy widok na Biskupią Kopę. A tutaj mniej więcej tak to wygląda. Jeszcze na szczycie na pewno lepiej to wygląda. Jedziemy. No, zbliżamy się już do schroniska. Mamy kolejnych biegaczy, a rowerzystów brak. Takie oto spostrzeżenie. Tymczasem od schroniska jest najbardziej stromo. Jeden kolega napisał mi, że podjeżdża kopę z każdej strony. Chyba mi się jeszcze ani razu nie udało. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj wyglądało. Trochę cienia, od razu lepiej. Chmurka przyszła zasłonić słoneczko, ale już wychodzi i znowu patelnia. Na szczęście im wyżej, tym chłodniej. To nam zostało chyba 100 metrów. O tak, dużo piechurów, zobaczymy. Spokojnie. Ale całe szczęście nie ma potoków, więc miło, mimo ulew. Jest całkiem sucho. Jest całkiem znośnie. Na razie przełożenie 30-42, ale to się zmieni za chwilę. O nie. Trzeba dobrą linię brać, żeby się nie poślizgnąć na kamieniu.
zła linia. Kurde. No niestety. To 10 metrów ile po tych kamieniach rozwaliło. Tętno 170. Kurde, może lepiej jednak tędy trzeba było spróbować. No nic, idziemy dalej. Tutaj już powinno spoko być. Ten odcinek był najgorszy z tymi kamieniami dużymi. No niestety. Więc nadal nie ma sukcesu. Dalej zostaje mi ten odcinek do podjechania bez straty przyczepności oraz równowagi. Tak na marginesie, jak w takie góry, to tylko full. Na takich kamulcach to bardzo dużo daje. Zwłaszcza na podjazdach. I tak na pewno jest rekord, jeżeli chodzi o tempo, czego nie planowałem, ale wolniej się nie da po prostu. Trzeba utrzymywać odpowiednią kadencję do równowagi. O, no i jesteśmy. Trochę widoków ze szczytu kopy na Srebrną Górę. Srebrną Kopę, przepraszam. No i tam kilka innych szczytów po drodze, których nie widać. A tu mamy taką fajną maszynę. Ktoś tędy wjechał, paliwo się skończyło i tak zostało. Co mogłem wziąć? Kurde, dropera. Droper posta. Mogę nie ryzykować.
wprowadzony, żeby łupę mnie walnąć. Podbija. Tego nie ma. Shut up. Skup się na jeździe. Ręce bolą. Ale mi dupę podbiło, aż mi się wypiął but. Bezpiecznie. To nie tu. Przecież to tam było. Chyba się za bardzo podniesiłem. Kurde no. Trzeba mieć technikę po takich kamulcach jeździć. Nie tylko sprzęt jest tutaj ważny. W sumie bardziej umiejętności niż sprzęt. No nic, teraz będziemy podjeżdżać do odmiany. Jedziemy sobie dalej czerwonym szlakiem już na Srebrną Kopę, powoli wracając. I muszę stwierdzić, że jestem tu pierwszy raz, kiedy nie wieje, bo jak widzicie, dookoła nie ma drzew, jest otwarta centralnie przestrzeń. Zawsze tutaj wiał wiatr, że mogło łeb urwać. A dzisiaj jest spokojnie. W ogóle to jest już godzina 11. O 12 już zapowiadali opady z prawdopodobieństwem 50%. Ale jak widać, niebo jest nadal bardzo ładne, niebieskie. I na horyzoncie też nic się nie zapowiada, więc jest szansa, że pojeździmy dłużej w sumie. Bo czemu nie? A, no dobra, zbliżamy się do kolejnego zjazdu. Znowu egzamin dla mnie. No przecież ja zjeżdżać nie potrafię. Dzisiaj to jest fan, a nie zawody. Chociaż weźmiemy sobie jeszcze łyczka. Zrobimy sobie jeszcze jedno podejście pod kopę. Pogoda nam pozwala. Kurde, no mogłem wziąć jednak tą opuszczaną sztyfę.
było o wiele łatwiej. Tak mi się wydaje. Ale korzenie. Nie ma co ryzykować. O, nie ma co ryzykować. No, tutaj zjechać to trzeba umieć. Na takich korzeniach to bym się zabił. Puściłbym heble i dzięcioł murowany. Trzeba to częściej robić, niestety. Albo nie opuszczano sztyca, którą mam w domu i leży sobie w szafie. Next time. Tutaj nie wiem czego się spodziewać, bo kurde, teoretycznie mógłbym wsiąść, ale nadal jest pełno korzeni. Co my tu mamy? Kurde, to można było zrobić szybciej. Co my tu mamy dalej? Ogólnie to nie widać co jest dalej. To jest dla mnie trochę... To jest dla mnie blokada. Powoli, zachowawczo, bezpiecznie i nisko. Korzenie, korzenie. Kamienie, kamienie. Nogi, ręce. Oj, i nie wiem jaki jest stan hamulców, klocków. W sensie no na pewno mniejszy, gorszy niż był. Nie no, jest tutaj strasznie wąsko. Jednak zarośla zasłaniają to co jest przed nami. A ja po prostu nie chcę skończyć
gdzieś tam, kurde, żeby mnie turyści zbierali. Więc na spokojnie, błotko, liście. O, turyści, uwaga. Dobra, tutaj już jest prosto, prosto w dół. Prosto w dół, także zawieszenie otwarte, węble puszczone. Lecimy! Oby bez kapcia! Opa! Opa! Ale było fajnie.
No i mamy kilka minut wjazdu. I teraz... Zaraz znowu... Oj, to nie trzeba podjeżdżać. Kurde, ale te... Krawędź ludzi. Jadę na rower. Krawężniki to nie dla rowerów. Można łatwo się kurna albo koło rozwalić. O, właśnie się przedmuchałem. Teraz dopiero coś słyszę. O. Minutko. Jaki? Jak to miło widzieć wodę w górach. Dawno tego nie było. Dobry. I idę za typem i nic nie słyszy, bo ma słuchawki. I słucha głośno muzyki. Uwaga! Ja. Kurde. Ale te strumienie. Zobaczcie, co porobiło. Tu normalnie były płyty betonowe, właśnie takie jak u których podjeżdżam. A jakie dziury są. Jak woda wyżłobiła. Opadzie. Znowu patelnia. I zero wiatru. O kurna. Mocno. Lecimy. Ostatnie metry. Nie no, po to już nie podjadę. Idziemy sobie naokoło. Tędy. Proszę? No dobra, zobaczymy. Dzięki. Kolega mówi, że jest bardzo mokro i że uprzedza. Bardzo miły gość. No ale co zrobisz? Chyba lepiej będzie. No patrz. Praktycznie. A wie, rowerem to łatwiej niż na piechotę. Bo się nie moczy nóg. Raczej chyba, że się wywalę. Ale nie. Jest okej. Okay. No nic. Jedziemy dalej na szczyt. Jeszcze połowa teraz. No i przegapiłem zjazd. Tak już jadę, kurde, w tych chaszczach. Gąszczu. Trawie. Nie widzę, co jest przede mną, pode mną. Tak jest trochę. I owo. O, żeż. Właśnie o tym mówię. O kurde. Nie wiem, gdzie jestem. No jestem gdzieś na dole. A dupa mokra. Trochę mokro tutaj, kurde. Bagienko. O. O. Kurde. Trochę mi kramka w hamulcu stwardniała.
teraz nie wiem, czy mi zaraz płoczek nie wyleci z zakrętku. Nie wiem. Chyba już sobie dam spokój z tymi gwiazdami dzisiaj. Robię ostatni podjazd, bo już pod sam szczyt nie będę podjeżdżał. Stało mi mało picia. Jeden marny batonik. To nie ma co przesadzać. Zresztą miało być 3 godziny jazdy, a wyjdzie 4 jak nic. Myślę, że na pierwszy raz w tym roku wystarczy. Jest fajnie. Jest fajnie. Jest fajnie, zwłaszcza zajdzie słońce. Tu trzeba otworzyć zawieszenie i się postarać nie wywalić. Pipa. Pipa, pipa, pipa. Jestem pipą. I spróbujemy się zrestartować. To był dobry restart. To był dobry restart. Się trochę porozciągamy. A, czekaj, tu jest trochę prościej. Może teraz. Do 2 razy sztuka. Ważne, żeby się wpiąć w miarę szybko. Niestety te kamulce wybijają z rytmu dość mocno. Mamy trochę korzeni. Dobra. Mamy to, mamy to, mamy to. O nie. Bez przesady. Myślałem, że będzie lżej. Ale z tymi korzeniami tutaj to trochę przesadzi. Wiesz co? Zrobimy inaczej. Zjadę sobie albo próbuję tędy. No nie wiem. Aby zjechał i wybrał lżejszy szlak, albo bym sobie podjechał i wybrał stędy. Kurde, nie ma za bardzo jak złapać przyczepności. A jeży, jeży. Taki z ciebie góral mazowiecki, jakby na to nie było. Musi się trochę wypłaszczyć, żebym mógł wrócić. No ale tu po tych kamieniach to są marne szanse. O Jezu, znowu patelnia. O, jest wypłaszczenie. Małe, nie małe. O, jeszcze kawałek, kurwa. Jeszcze kawałek.
Nie no, come on! Już chyba zmęczenie też daje znaki. Daje siewe znaki. Znowu tętno 170. A czego się spodziewałeś? Dobra, starczy tego na dzisiaj. Dobra, wyłączam się. No dobra, próbujemy jeszcze raz. Tym razem, chociaż wątpię, bo już jestem mega zmęczony. Drugi raz podjeżdżać tą samą górę. Oh.
Udało się. Chyba się zesram ze szczęścia. Za drugim razem. Oh,
wracaj! No. No było spoko. Słodko! O, enduro, kurwa! Trochę będę angażowany. Ale jednak szerokie opony robią robotę. No i jesteśmy już, trzeba kończyć, bo ile można, 3 godziny 10 minut, teraz jeszcze nam zostało 20 minut na dojazd do auta, ale to już sobie asfaltem pojedziemy, nie chcę mi się, ale jestem ufandzolony w błocie, cały szczęśliwy i o to chodziło. Kończymy na dziś. Jest godzina po 12. Nadal jest piękne niebo, więc prognoza Google się nie sprawdziła. I bardzo dobrze, bo udało nam się pojeździć, udało mi się pojeździć więcej niż planowałem. Według Strawy wyszło 1600 w górę na 43 km. Czas operacyjny 3 godziny 15 minut, więc spoko. Było tak wycieczkowo, ale nie lekko. No i oby więcej takich wycieczek udało się zrobić w przyszłości. Także polecam i zapraszam. Do zobaczenia.